Nie ma innej miłości prócz Bożej. To jest lekcja 127, kurs studiów. Być może myślisz, że możliwe są różne rodzaje miłości. Być może myślisz, że istnieje pewien rodzaj miłości, którą kocha się jedno, a inny, którym kocha się kogoś innego. Jeden sposób kochania jednej osoby, a znowu inny sposób kochania kogoś innego. Miłość jest jedna. Nie ma ona oddzielnych części ani stopni, nie ma rodzajów ani poziomów, rozbieżności i różnic. Jest taka jak ona sama, całkowicie niezmieniona. Nigdy nie zmienia się w zależności od osoby lub okoliczności. Jest sercem Boga, a także Jego Syna. Znaczenie miłości jest niejasne dla każdego, kto myśli, że miłość może się zmienić. Nie widzi on, że zmienna miłość musi być niemożliwą. Myśli zatem, że może czasem kochać, a kiedy indziej nienawidzić. Myśli również, że miłością można obdarzyć jednego i może ona jednak pozostać sobą, choć odmawia się jej innym. Wierzyć, że taka miłość to jej nie rozumieć. Gdyby mogła czynić takie rozróżnienia, musiałaby osądzać między prawym a grzesznikiem i postrzegać Syna Bożego w oddzielnych częściach. Miłość nie może osądzać. Sama, będąc jedną, na wszystko patrzy jak na jedno. Jej znaczenie leży w jedności i musi umykać umysłowi, który myśli o niej jako o stronniczej lub częściowej. Nie ma innej miłości prócz Bożej i cała miłość jest Jego miłością. Nie ma innej zasady, która rządziłaby tam, gdzie miłości nie ma. Miłość to prawo bez przeciwieństwa. Jej całość to moc trzymająca wszystko jako jedno, łącznia między Ojcem i Synem, która utrzymuje ich obu na zawsze takimi samymi. Żaden kurs, którego celem jest nauczenie Cię, jak przypomnieć sobie to, czym naprawdę jesteś, nie mógłby nie podkreślić faktu, że nigdy nie może być różnicy między tym, czym naprawdę jesteś, a tym, czym jest miłość. Znaczenie miłości jest Twym własnym znaczeniem i podzielanym przez samego Boga. To bowiem, czym jesteś, jest tym, czym On jest. Nie ma innej miłości prócz Jego miłości. To zaś, czym On jest, to wszystko, co jest. Nie ma żadnego ograniczenia, które zostało nałożone na Niego, a zatem Ty również jesteś nieograniczony. Żadne prawo, którego przestrzega świat, nie może pomóc Ci pojąć znaczenia miłości. To, w co wierzy świat, zostało wytworzone po to, by ukrywać znaczenie miłości i trzymać je w ciemności i w tajemnicy. Nie ma ani jednej zasady, którą świat wyznaje, a która nie naruszałaby prawdy o tym, czym jest miłość i czym również Ty jesteś. Nie szukaj w tym świecie, by odnaleźć swe ja. Miłości nie znajduje się w ciemności i śmierci. Jest ona jednak doskonale widoczna dla oczu, które widzą i uszu, które słyszą głos miłości. Dziś ćwiczymy i uwalnianie Twego umysłu od wszystkich praw, których, jak myślisz, musisz przestrzegać, wszystkich ograniczeń, wśród których żyjesz i wszystkich zmian, które według Ciebie są częścią ludzkiego losu. Dziś uczynimy największy, pojedynczy krok, o który ten kurs prosi w Twym postępie do Jego ustanowionego celu. Jeżeli osiągniesz dziś choć najmniejszy przebłysk tego, co miłość oznacza, przybliżyłeś się do swojego wyzwolenia o odległość, której nie sposób zmierzyć i o czas, którego lat nie sposób zliczyć. Cieszmy się zatem razem, dając dziś trochę czasu Bogu i rozumiejąc, że nie ma lepszego zastosowania dla czasu niż to. Dziś dwukrotnie przez 15 minut ujdź spod działania każdego prawa, w które teraz wierzysz. Otwórz swój umysł i spoczywaj. Ze świata, który pozornie Cię więzi, może uciec każdy, komu nie jest on drogi. Wycofaj z całą swoją wartość, jaką nadałeś jego ubogim ofertom i bezsensownym darom i pozwól, by wszystkie je zastąpił dar Boży. Wezwij swojego Ojca, pewien, że Jego głos odpowie. On sam to obiecał i On sam umieści w Twym umyśle iskrę prawdy. Tam, gdzie tylko zrezygnujesz z fałszywego przekonania czy ciemności, złudzenia Twojej własnej rzeczywistości i tego, co miłość oznacza.
Będzie on dziś promieniał na wskroś przez te twoje jałowe myśli i pomoże ci zrozumieć prawdę miłości. W miłującej łagodności będzie dziś trwał z tobą, gdy pozwolisz, by jego głos uczył twój czysty i otwarty umysł znaczenia miłości. I pobłogosławi on tę lekcję swoją miłością. Dziś znikają całe szeregi przyszłych lat, oczekiwania na zbawienie w obliczu bezczasowości tego, czego się uczysz. Dziękujmy dziś za to, że oszczędzona jest nam przyszłość, podobna do przeszłości. Dziś postanawiamy przeszłość. Dziś pozostawiamy przeszłość za nami, by jej już nigdy więcej nie pamiętać. I wznosimy nasze oczy ku innej teraźniejszości, w której świta przyszłość pod każdym względem niepodobna do przeszłości. Świat narodził się na nowo jako niemowlę. My zaś będziemy nań patrzeć, jak rośnie w zdrowiu i w sile, by obdarzać swym błogosławieństwem wszystkich, którzy przyjdą, by się nauczyć, jak odrzucić świat, który wydawał się im wytworzony z nienawiści, w nienawiści po to, aby być wrogiem miłości. Teraz oni wszyscy zostają wraz z nami uwolnieni. Teraz oni wszyscy są naszymi braćmi w miłości Bożej. Będziemy o nich pamiętać przez cały dzień, bo nie możemy pozostawić części nas samych na zewnątrz naszej miłości. Jeżeli chcemy poznać nasze ja, przynajmniej 3 razy na godzinę pomyśl dziś o kimś, kto odbywa podróż z tobą i kto przyszedł, by nauczyć się tego, czego ty musisz się nauczyć. I gdy przychodzi ci on na myśl, daj mu to oto przesłanie od twojego ja. Błogosławię cię, bracie, miłością Bożą, którą chciałbym z tobą dzielić. Chciałbym bowiem nauczyć się radosnej lekcji, że nie ma innej miłości prócz Bożej i twojej i mojej i nas wszystkich. Tak oto właśnie brzmi lekcja 127 Kursu Cudów. Nie ma innej miłości prócz Bożej. I dzisiaj 2 razy po 15 minut postaraj się to przekontemplować. I 3 razy na godzinę powtórz. Błogosławię cię, bracie, miłością Bożą, którą chciałbym z tobą dzielić. Chciałbym bowiem nauczyć się radosnej lekcji, że nie ma innej miłości prócz Bożej i twojej, i mojej, i nas wszystkich. No cóż, dziękuję wam za tą wspólną praktykę i widzimy się zapewne niebawem. Do zobaczenia.